Siemano, witam w Idle Heroes. Dziś pokażę wam, uwaga, znowu Penny E5, jak się sprawuje na znowu Sealandzie, na Break Trialu i Aspen Dungeon. No niestety nie popisała się, padła na chyba 38 poziomie, na czterech Aidanach z tych Sandedów. Kurde, i tak myślałem sobie, będzie łatwo, przesunę gdzieś koło 50, może 80, pokażę na filmiku. I padła na jakimś gościu Aidan, bo on tam, kurde, no niedobrze, niedobrze, nie spodziewałem się tego. Brave Trial, tutaj spróbujemy, pokażę wam, jak wygląda moja taktyka. Nie zdejmuję Q, w jednym filmiku pokazywałem, że zdejmuję Q. Gram tylko, po prostu biorę peta, który leczy. Używam jednej najlepszej postaci, czyli Penny. Na drugim koncie mam E3 Horusa i go używam. Tak naprawdę możecie i cały team robić. No, ja po prostu robię tak, bo... A zobaczycie potem. Zobaczycie, co się dzieje, jeżeli dojdę do poziomu Nightmare. Nightfall? Nightfall to się chyba nazywa. Tutaj jest łatwo, to naprawdę idzie czymkolwiek przejść. Myślę, że ten poziom troszeczkę tutaj... No, usprawnili. Dużo trudniej jest na drugim poziomie, tym Nightfall. Gdy trafimy, no może się zdarzyć tak, że trafimy na kilku... przeciwników typu 5 razy E5 light postać, znaczy 6 razy, coś takiego, no zdarza się, to jest to dziwne, ale niestety tak gra sobie kalkuluje, więc tutaj easy, wszystko przeszliśmy, mamy nowy poziom i tu już mogą być schody, ale na początku łatwy przeciwnik, tu nawet nie pokazuje walki, tu również i zobaczcie kto jest i już skończyliśmy grę. Zobaczcie co to jest. Co ja niby mam z tym zrobić? Tak for fun odpalimy i zobaczymy jak taka walka wygląda. Jest jeszcze jedna szansa, żeby spróbować to przejść, ale raczej się nie uda. No. Uderzysz chociaż raz? Nie, bo Petrifya dostałeś. Super. Więc tu czasem, jeżeli gram tą jedną postacią, to dostaję ją, tutaj gram przeciwko sobie. Zdarza się tak. Zrobimy tak. Zostawimy 3 w razie co na jakiegoś revive'ika. Choć nie wydaje mi się, że tu jakieś revive'y będą się działy. Tak, 2 T, light ta. Ty i ty. I oglądamy tą walkę. Czy po tylu boostach jest tu w ogóle jakakolwiek szansa z tymi najlepszymi postaciami? Bo to jest no najlepsze postacie. O, zobaczcie co tu się wydarzyło. Już połowy HP nie mają. Jednak te bonusy dobra. On może jeszcze nie ma max guild techa, chociaż może i ma. Myślałem, że pokonamy ich. Tylko nie Penny. Nie Penny, nie Penny, 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 Penny. Szczelaj. Szczelaj Penny. No niestety. Nie tego się spodziewałem. Aida mnie po prostu wykruszyła mi cały team. Ale mamy jeszcze jednego revive'a i może jakimś cudem... Co złożymy teraz? Złożymy rainbow? Ty i ty? To oglądamy. No, większość moich postaci już tutaj dalej na tych 9 gwiazdkach nic tu nie zdziała. Najważniejsza jest tu Penny i byleby do niej jakoś dotarło. No to jest tylko... No nie mało mają HP, no ale co z tego? No zobaczcie. No nie. No nie ma szans. Nie ma szans. Także co bym nie zrobił po ptokach. Najgorsze jest to, że ja trzymam tę Penny, nie gram nic. Tylko czekam na te evenciki, by wam... pokazać, a potem jak co do czego, to ja nie mogę nic przejść. Tu padam, tu wypadam na wizji, tamtego, ale dobra, może Sealand tym razem. I myślę, że to na razie będzie ostatni filmik z Penny. Ponieważ, no cóż, no trzeba coś innego nagrać, ale... Ale na razie, no, zresztą nie zawsze się robi postać na E5, więc trzeba to też jakoś wykorzystać. No. Jeden stun, za mało, już będzie słabo. Tu muszą, bardzo dużo stunów musi wejść. Może ty idź naprzód. Mam jeszcze jakiegoś stunera? Nie mam.
Valentino niby mogę sobie jeszcze jednego przyzwać, ale no nie wiem, bo on i tak padnie, zobaczcie. Ta pierwsza linia tych dwóch moich to i tak pada. O, stuny. Dwa, może trzy. Trzy to jest dobrze. No i co teraz? Teraz nic. Przeżyj. Kurde. Ona musi krytykami walić, żeby to miało jakiś sens. Także moja Penny jest robiona pod full damage i pod krytyki. W poprzednim filmiku z Penny E5 pokazywałem jej build, to tam możecie, jeżeli was to ciekawi. Ojej, ale mixed ją. O, może teraz coś pierdyknie ładnie? Aj, trochę brakuje. Jeszcze mogę zwiększyć sobie w Guild Techu redukcję dla rangerów, redukcję obrażeń dla, nie wiem, warriorów i nie wiem, kto tu jeszcze jest. Poprzedni to są pewnie warriorzy, czy ci po bokach to chyba mogą. No ale najważniejszy jest boss, czyli warrior. No. No kurde, chyba że coś na niej pozmieniam. No może to. Może to mnie uratuje. Zobaczymy, jak to wygląda. To mnie powinno ratować teoretycznie z takich, wiecie, one hit KO. No ale nie będę się leczył za krytyki. Chociaż tu co ja się uleczę, jak tu zaraz jest szybka, szybka gra i koniec. Jeden za mało. Co? To już było? Czekajcie, ja coś nie zrozumiałem. Nie wiem, jakoś chyba się nie załapało. Albo ja tego przeoczyłem to troszeczkę. To może być dobre, a poczekajcie, a gdybym ją dał na drugą pozycję i ona to by przytankowała trochę. No nie, chyba teraz ma tą tarczę. Ja ogólnie nie wiem jeszcze, jak jej ta tarcza działa, bo ona ma jakąś swoją. Chyba nie tym razem. Ale pomysł jest dobry, nie? Damy ją na sam przód. Nie, to chyba beznadziejny pomysł, bo teraz nie zginie. A tyle ładnych stunów. O, jest szansa. Krytyk, krytyk, krytyk. Nie, 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 tak blisko. I zaraz dwie ostatnie szanse. Dwie ostatnie próby. No chyba ta tarcza już się odpaliła w najgorszym momencie. Nic mi to nie dało. Chyba na ten moment to tyle. Kurde, podobał mi się ten pomysł, żeby dać ten fatality damage. Stuny? O, zobaczcie, jeszcze nie weszło, czyli teraz się aktywowało. O, jaki mały damage krytyk nie siadł. Po wtokach. Po wtokach.
Czyli ja wracam do mojego ustawienia. I jeszcze tak na zakończenie. Jakiś jeden tower level. Zobaczymy, jak zniszczy Penny. No i tak to można grać. Na hita prawie cały team. Na tym właśnie chciałem wam pokazać na Brave Trialu. Myślałem, że więcej zobaczymy walk, jak ona ciśnie na hita, ale no... Zaskoczyli mnie, jak zwykle, 5-6 razy E5 postać, bo czemu nie? To tyle w tym filmiku. Dziękuję za obejrzenie. Zostaw lajka, suba, komentarz, czy jeszcze chcecie w ogóle oglądać Idle Heroes, bo to jest dosyć ważne. Elo.